Hej, witam serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon White. No i tak, ostatnio już grę właściwie pod ligą Pokémon, ale ja się tutaj wróciłem do tegoż punktu, gdyż... Tak, do tegoż, gdyż jeszcze nie zgarnąłem jednego przedmiotu, a żeby do niego dojść, musimy zejść dokładnie tutaj, na samym rogu. Jeszcze raz tutaj. I tutaj mamy itemek, jakim jest TM93 z ruchem Wild Charge. Wild Charge jest bardzo dobrym atakiem typu elektrycznego, jest atak fizyczny. Niestety podobnie jak Takedown zadaje dwustronne obrażenia, ale myślę, że któryś z moich boksów mogę go poznać. Na pewno może go poznać Stotland. Zobaczymy, czy może ktoś jeszcze. Pytanie tylko, gdzie on jest. Jest Wild Charge. Ma on siłę aż 90, więc to fajny atak jak na elektryczny. Może się nawet okazać praktyczny. No i Larvesta może go poznać, no to już wiemy, którego poksa tego nauczę. W sumie też moje poksy podtrenowałem troszeczkę. Teraz wszystkie mają już poziomy 52. No i Larvesta poznał w międzyczasie Double Edge'a. Myślę, że zamiast League Life'a bym już go dał. League Life raczej mi się nie przyda, chociaż akurat te dwustronne obrażenia to tak średnio, ale przynajmniej jakoś kontra na wodne i latające poksy, więc w przypadku Larvesty to akurat myślę będzie całkiem praktyczne. No i właśnie co do moich poksów, no to mają właśnie poziom 52. De facto Serpirol próbował poznać jeszcze ruch, jakim jest Ring Out, który byłby całkiem spoko, ale kurde, nie wiedziałem, co sobie dać. Tym bardziej, że atak ma prawie równy ze specatakiem, więc, czy nawet wyższy w sumie niż specatak, co jest dosyć dziwne, ale dobra. Więc postanowiłem, że zostawię tego tak jak jest. Nie będę tutaj nic zmieniał. Podobnie też Stotland chciał poznać ruch, jakim jest Last Resort, tylko że on nie ma sensu, bo on działa tylko, gdy zużyjemy, znaczy użyjemy chociaż raz każdego innego ruchu, więc tutaj to też raczej średnio by było. Także tego nie dawałem. No i w sumie tyle chyba, jeśli chodzi o jakieś nowości. Dobra, tutaj na spokojnie mogę sobie zejść, bo do ligi jak już raz dojdziemy, to możemy do niej spokojnie polecieć. Także luz. Zerknę jeszcze, czy tylko mam odpowiednio przygotowane itemki. Dobra, i wynosi nas tutaj. Tak naprawdę liga tutaj jest podzielona na dwa budynki. W tym mamy jakby centrum Pokémon, natomiast w tym tutaj będzie się odbywało już główne wyzwanie. No i tutaj to wyzwanie będzie troszeczkę różniło niż takie klasyczne. No ale to w swoim czasie zaraz powiem. Dobra, zerknijmy tylko, czy jestem przygotowany odpowiednio, jeżeli chodzi o ilość leków. Ile mam full restore? No tylko 4, no to mało. Hiperpotionów mam bardzo dużo, 20. Revive'ów też tak średnio. Chociaż, no oczywiście wolałbym ich nie wykorzystywać. Liga Pokémon jest największym wyzwaniem dla trenerów. Może lepiej się tutaj przygotuj. Bo jeżeli już raz przegrasz, to będziesz musiał wszystko zaczynać od nowa. No dokładnie, więc tutaj mamy jakby centrum, więc możemy zrobić jakieś zakupki ewentualne. Także myślałem, żeby zakupić sobie tak około 10 full restore'ów. Myślę, że to powinno już wystarczyć. No i może jeszcze sobie dobiorę tak ze 3 revive'y chociaż, żeby mieć troszeczkę w zapasie. Dobra, jeśli chodzi zaś o pozostałe rzeczy, no to myślę, że raczej nie będzie takiej potrzeby. W sumie zobaczmy, co dodatkowo można tutaj kupić. Leczyć się nie będę, bo się leczyłem przed przyjściem tutaj. O, tu możemy w zasadzie kupić praktycznie już wszystkie specjalne rodzaje pokeboli, więc to też jest spoko, że mamy taką możliwość. Natomiast tak, tutaj raczej już nie uraczymy żadnych ukrytych itemków lub nawet nieukrytych, no więc pozostaje mi chyba tylko pójść i zmierzyć się z trenerami lidze, czyli elitarną czwórką. Liga Pokémon jest miejscem, gdzie wystawiona na próbę zostanie twoja siła. Tak więc... Sposób, żeby przedstawić swoją siłę jest prosta. Po prostu musisz pokonać elitarną czwórkę, a następnie mistrza. Zaczynasz wyzwanie od walki z którymkolwiek chcesz z elitarnej czwórki. Jeśli go pokonasz, albo jeżeli pokonasz ich wszystkich, to byś mógł przejść do mistrza. Jednak ostrzegam cię, że jeżeli zaczniesz wyzwanie, to nie będzie odwrotu. Tak więc musisz pokonać, znaczy walczyć, dopóki nie pokonasz ich wszystkich, albo oni nie pokonają ciebie. Chcesz wejść? No po to tu przyszedłem. W takim razie idź. No i jak już wejdziemy, no to nie będzie powrotu. No i dobra. Tak więc droga nam się zablokowała. Nie możemy zwijać. No i tak. Tu mam jakieś statuetce słowa. Czterech wspaniałych wojowników z Lidzy i Pokémon. Tak więc na południowy wschód. Zachód. Na południowy zachód. To. Ale to tam północ jest raczej do góry. No dobra, jest. Siejący postrach typ duch. Na południowy
Wschód zaś typ walczący. Na północny wschód, w ten sposób, typ mroczny. No a pozostałe, no to typ psychiczny. Tak więc musimy iść i pokonać wiedzą, a champion będzie oczekiwał. No dobra, więc tak, na południowy zachód miał być typ duch. Dobra, więc do tego typu zaczniemy. Totalnie też nie pamiętałem, jakie to były typy w lidze. No ale teraz już wiemy. Dobra, więc myślę, że Stoten będzie idealny, bo raz, że on nie jest podatny na duchy, a dwa, mamy cruncha, więc mamy atak na duchy. No dobra, więc teraz musimy iść na wyzwanie typu duch. I duchy prowadzą nas ku górze. Piękna sceneria, jak na DS-a całkiem spoko wygląda to wszystko. Oczy zabłysły mrocznym płomieniem, a człowiek odrzucił wszystko, co miał. To fragment powieści, którą piszę. Zainspirował mnie trener, który właśnie tutaj był i wydawał się troszeczkę zasmucony. Oj, wybacz. Ty też jesteś tutaj trenerem podejmującym wyzwanie. Jestem trenerem typu duch z elitarnej czwórki, Shanta, i będę twoim przeciwnikiem. O ja, uwielbiam tą muzę. Tak więc bijemy się, Shanta. No dobra. Więc trenerka typu duch, spoczka. Ostatnio duch w elitarnej czwórce był w regionie, o ile dobrze pamiętam, Hoenn? Kanto w sumie trochę też, ale tam był bardziej Poison. Dobra, w każdym bądź razie, Kofagrigus. Myślę, że zacząłbym może od work-upa. Nie wiem, czy Kofagrigus może mi w jakiś sposób zaszkodzić. Ewentualnie mógłby użyć Kersa i to byłoby trochę przewalone, ale z jednej strony ułatwiłoby mi to wyzwanie. Och, kurde, Will-O-Wisp. Dobra, to mi się bardzo nie podoba. No dobrze, muszę się polecić, bo inaczej nie damy rady za bardzo. Czy ja mam jakieś... Aha, świetnie, czyli nie zaopatrzyłem się w żadne... Aha, to jest HP PP Restock, dobra. Statusy, Burn Heal, yes. Właśnie tak myślałem, że przecież Burn Heal miałem. Dobra, nie chcę poparzenia. Psychic w moją stronę. Kofagrigus raczej do super silnych nie należy, jeśli chodzi o statystyki ofensywne, także... Pod tym względem luz. Dobra, zdobędę teraz umiejętność Mami. Ale to raczej nie jest dla mnie problem. Bo Intimidate i tak jest tylko przydatny na samym starcie. Ciekaw jestem, czy Teleka będzie się teraz leczyć, czy nie, bo to byłaby... jakby coś z rozpoczęciem jest bardzo ważne. No i Full Restore. Najgorsze jest to, że ten Spezdef dorob się wkradł. Dobra, ale udało mi się wykończyć kryt. Czemu nie wpadł prędzej? No dobra, kolejnym poksem będzie Golurk. I właśnie nie wiem, czy tego Golurka wykończę. Ale dobra, spróbuję. Słona też jest całkiem dobre na tutejsze poksy. Bo właśnie duchy tutaj są albo z typem ziemnym, albo z ognistym, później Chandelure, jego linia ewolucyjna. Na pewno Kofagrigus był najgorszy. Trzyma się. Curse? Serio? Dobra. Widzę, że Darka mi pomaga. Okej. Okay. Dobra, więc klątwa będzie odbierała mi stopniowa HP, owszem. No i dalej jest właśnie wspomniany Chandelure. Pytanie, czy ja się chcę bić z Chandelurem w ten sposób, czy wolałbym jednak trochę inny. Ale myślę, że zostanę mimo wszystko. Chociaż 3F auto spec ataku. No dobra, trudno. Crunch! Chandelure nie należy do jakichś mega szybkich ani wytrzymałych, więc powinien pasić od mojego cruncha. O, trzyma się! Dobra, to jest zaskoczenie. Dobrze, kupiłem tych revive'ów troszeczkę. No dobra, to jest słonna w takim razie. Słonna, to jest przeciwnik dla ciebie. I tak użyję Serpa, nie będę używał Slash'a, bo to może nie trafić. Nie chcę tego ryzykować, gdzieś widzę, że tutaj Full Restore wpadł. Ale dobra, Serp może wykończyć... Chociaż wydaje mi się, że chyba jednak nie. Wydaje mi się, że chyba jednak właśnie minimalnie zostało. Dobrze, też podtrawałem troszeczkę poksy, więc mam chociaż tą minimalną, ale jednak przewagę. No dobra, Chandelure padł. No i w sumie chyba jeszcze Teleka miała jednego poksa. Nie wiem, czy on był, ale strzefał do spec ataku jak najbardziej. A, Jellicent!
O, Jellicent, no tak, Jellicent. No to wiadomo, że leci mój superior. Dobra. Tutaj bez problemu sobie damy radę. Wygląda na to, że zaczyna się mój ostatni rozdział. Świetnie ujęte. Dobra, Leaf Blade. Ciekawe, czy ta historia będzie miała happy end. Znaczy, dla kogoś na pewno. Dobra, piękny kryt. O, nawet nie musiał być kryt. Doskonale. Pokonaliśmy Shanto. Wow. Naprawdę, to było uderzające. Nie mam za bardzo słów, by powiedzieć, co teraz czuję, jednak... jestem jakby tu uwięziona, tak więc... Pozwól, że co? Dobra, mniejsza o to, w każdym razie udało się wygrać. Wybacz. Ja muszę przeprosić też i moje Pokémony. Przepraszam, że przeze mnie mieliście złe doświadczenia. Och, w sumie to nie jest twoja wina. Tak w końcu wyglądają walki. Nawet w świetle tego, to wciąż jestem jedną z elitarnej czwórki. Okej, no i odblokował nam się portal, dzięki któremu możemy wrócić na początek. Dobra, więc przeszliśmy pierwszą trenerkę, tak więc tu nam się pojawia właśnie oznaczenie, że jest już pokonana. No dobra, więc teraz pozostaje mi podleczyć mojego Stotlanda. No i co? No i użyjmy sobie jakiegoś leku. Dobra, niech już będzie ten Hyper Potion. Dokładnie. No i dobra, kolejny miał być niby walczący, który jest po prawo. No dobra, no to zajmijmy się nim, to walki z walczącymi poksami albo będzie dobry Reuniculus, albo Słonna. Zacznijmy może Reuniculusem, chociaż jeżeli miałbym się mierzyć z Crafty, to może się nie najlepiej skończyć. Aczkolwiek, no mam Focus Blasta niby, jakby wpadł jeszcze Quick Claw i tak dalej. To mogło być całkiem spoko. Czy to jest ten walczący? No miał być walczący psychiczny jeszcze i mroczny. Więc obstawiam, że to chyba będzie ten walczący. Dobra, animacja troszeczkę trwa, wjeżdżamy tutaj na górę. Tak, jest ring, więc zdecydowanie walczący. A i też zaczynam kojarzyć Ghostka. On jest też jakimś sportowym zawodnikiem, o ile dobrze pamiętam, chyba. Tak więc, rozbłysłe... światła, no i możemy się bić. Witaj trenerze, jestem Marshall. Jestem mistrzem sztuk walki i... trenowałem pod okiem mojego mentora Aldera. Mój mentor ma potencjał niesamowity jako trenera, albo... A, w tobie widzi niesamowity potencjał jako trenera. Tak więc ja muszę to najpierw, muszę cię najpierw wytestować. Więc... jakby wyciągnąć z ciebie całą siłę. Whatever, walczymy z Marshallem! Tak więc... sztuki walki, czas zacząć! Dobra, jego pierwszym poksem jest Frol! Więc tu mam całkiem spoko start. Czy Frol ma jakiś mroczny atak? Może mieć chyba paybacka. Więc trzeba uważać. Znaczy, uważać. Łatwo powiedzieć. No właśnie, payback. Ale na szczęście jest szybszy ode mnie. To jest zaskakujące. No dobra, critical hit jeszcze. Więc jak na criticala przywaliło dość kiepsko. Dobra, z mojej strony Saki, który jednym ciosem wykończy go. Wow. Dobra, Reuniculus potęga. Dobra, kolejnym poksem będzie Mięszao. Czy Mięszao może poznać coś mrocznego? Nie wiem. Wiem, że może Juterna poznać. A czy go użyję? Czy Juten też pewnie raczej nie wykończył? Dobra, Quick Claw, ale pytanie, czy nie będzie jakiegoś fake outa. Nie ma. Reuniculus kosa. No właśnie, tak wygląda Mięszao. W sumie nawet lubię tego poksa z piątej generacji, fajnie jest. No i Soak. Soak będzie bankowo szybszy. Pytanie, jakiego mrocznego ataku on użyje. Soak też może mieć Stadia, to jest chyba jego hidden abilitka. Stone Edge! A Stone Edge ma sporsza strona kryta, więc trzeba uważać, mimo wszystko. O właśnie, o tym mówię. Dobra, Psychic. I no bankowo tego nie przetrwa, ale no właśnie, Stardew, więc jednak nie jest to hidden ability. Ależ ty silny! A, moje serce aż tańczy. Nie chciałbym stracić mojego poksa, więc do dobicia użyję Stotlanda. Przy okazji zgarnę troszkę więcej hajsiwa. No dobra, pytanie, jaki jest jeszcze ostatni jego poks? O, rzecz ty Mendo, full restore. No dobra, to komplikuje troszkę sytuację, bo ja tutaj za wiele nie zdziałam samym Stotlandem.
Chociaż nie, zabrałem mu połowę HP, to okej. Okay. Dobra, Karate Chop. Ma spore też szanse na kryta. Czyli taktyka krytów. Haha. Grubo. Grubo, nie powiem. Dobrze, że mam priorytetów przynajmniej jako takich nie poznaję, więc udaje się Sołka wykończyć bez problemu. No dobra, no i ostatni poksem będzie, co to będzie? Kunkeldurr! Zastanawiam się, czy nie wysłać mojego Kunkeldurra, ale to jest troszkę ryzykowne. Nie wiem, czy Reunikuls nie byłby szybszy od Kunkeldurra, ale mi się wydaje, że chyba nie. Ciężka decyzja. Dobra, spróbujemy zrobić tak. Kunkeldurr kontra Kunkeldurr, chociaż akurat wydaje mi się, że przeciwnika będzie miał przewagę, bo ja nie mam żadnych jakichś super silnych ataków. Ale ja mam przynajmniej przewagę dawał mu ostatni Pokémon, więc teraz czas zobaczyć, użyć ostatków sił. Dobra, użyję Balkapa na początek może. Kunkeldurr ma to do siebie, że jest właśnie wolny, więc o, teraz będzie jeszcze wolniejszy. Hammer Arm. No właśnie, też mogą się tego nauczyć. Ale dobra, teraz podbiłem sobie właśnie Defense na szczęście, więc byłem w stanie ładnie to znieść. Zobaczmy, jak mój Brick Break zadziała. Połowa, połowa, połowa. Dobra, nawet więcej, jest okej. Okay. Dobra, jego ciosy robią mi niewiele, natomiast moje, o, dużo więcej. No i to już może być końcówka. Teraz wszystko pokładam w następnym ruchu. Który nie będzie miał miejsca, bo ja go wykończę szybciej. Dobra, i trzy fałki do ataku, więc jak najbardziej spoko. No i pokonaliśmy Marszala bez większego problemu. There is no single strongest Pokémon style Jakby nie ma jakiejś idealnej kombinacji, tylko ciężko jest cały czas wygrywać. Tak. Dobra. Idziemy dalej. No cóż, dobrze ci poszło, tak więc kontynuuj swoje walki. Dokładnie, tak więc idziemy, już dwójka z czterech pokonana, idzie sprawnie. Być może uda nam się pokonać wszystkich, ale to za moment, bo najpierw trzeba się poleczyć. Użyjmy naszych hiperpotionów, które jeszcze leczą 200 HP, później te zostały znerfione, bo leczyły o zaledwie 120. Dobra, moje poksy są w pełni sił, możemy cisnąć dalej. Pytanie teraz, gdzie był jaki członek, że tak powiem, tej elitarnej czwórki, bo gdzieś był mroczny, gdzieś był psychiczny, ale na oba w sumie te typy dobry jest, dobry będzie Larvesta. Dobra, pójdźmy może tutaj, zaczęliśmy od lewej strony, więc chodźmy i na trzeciego na lewą stronę. O, tu będzie mrok zapewne. Pięknie się płomyczki nam zapalają. To Larvesta i Kunkeldurr byłyby dobre, chociaż akurat do Larvesty mam mieszane uczucia. Chyba, że to będzie jakiś Lipart na starcie, no to wtedy no problem, ale jak coś bardziej bulki, no to może być problem. Wtedy. No dobra, no to jesteśmy. Czas na mroczne wyzwanie w iście w wampirzym stylu. O kurczę. Co dzisiaj porobię? Pewnie wyzwę tego, który jest przede mną. Więc bez znaczenia, jestem Grimsley z elitarnej czwórki i wypełnię teraz swój obowiązek. Będę twoim przeciwnikiem. Grimsley. Spoczko. Dobra, więc jedziemy. No i cóż on to tam ma? Scrafty, tak jak się obawiałem na start. Więc moje robacze ataki się na nic nie zdadzą, muszę uciekać. Muszę uciekać i muszę uciekać na co? Myślę, że Kunkeldurr będzie ok. Na pewno nie użyję ataku walczącego, bo to było bez sensu. Natomiast mój jeden atak walczący, nie wiem czy go wykończy. Sand attack! What? Dobra, obniżenie celności zawsze jest jakimś kłopotem. Natomiast na ile to się okaże? Dobra, już minus 2. Oj, żeż ty tricksterze jeden, no właśnie. Co, będzie minus 3 w Brick Break w moją stronę. Dobra, pytanie jak ja to zniosę. Ładnie. A jak on to zniesie? Bo obstawiam, że raczej zniesie. O, nie zniósł. No i pięknie. Dobra, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o Scraftigo. Dalej jest Lipart. No to już z Lipartem myślę, że sobie Larvesta poradzi. Leć, robaczku. Myślę, że większe problemy Larvesta będzie z psychicznym, bo akurat tutaj mroczne Pokémony jakoś do mega wytrzymałych nie należą. Z wyjątkami oczywiście pewnymi. Natomiast tutaj tak, jeszcze popatrz się, pewnie. Popatrz się, popatrz się. Nie, trudno. Dobra. Release! Tego się nie spodziewawszy. Dobra, trzymam się jakoś. Cios krytyczny, dobra, teraz poparzenie wpadło, staria. Tak późno. No dobra, lepiej późno niż wcale.
Bugbite. Zobaczymy, czy przeżyje. Nie przeżył. Doskonale. Hyparda pokona Larvestą. No, kryt zakryta. Dobra, dalej jest Bisharp. Kurde, gdyby nie to, że mam tak mało HP, to byłby idealny wybór przeciwko. Ale niestety, muszę wysłać Conkeldera. Na dwa Flame Charge bym go rozwalił. Zastanawiam się, czy nie poleczyć sobie Larvesty w międzyczasie, bo raczej Bisharp mi za wiele nie zrobi, a i tak jest w zasięgu mojego jednego uderzenia. Więc użyjmy sobie Hiperpotka na Larveście. Dobra, a Bisharp Relays również. O, tego się nie spodziewałem. No dobra, to troszeczkę przywaliło, ale tylko troszeczkę. No, mój Conkeldurr też jest dość wytrzymały. A Relays no, siłą ma zaledwie 60, także... Także ten. Ale fajna jest to kontra na oba typy, które są dobre w sumie na Darka, więc... Spoko pomyślane z tym Relaysem. No dobra, i kolejnym poksem jest Crocodile. Pokon też ziemny. O kurde, źle kliknąłem. Miałem zmienić. Niedobrze, bardzo niedobrze. Chociaż Intimidate wejdzie w Conkeldurra, który i tak padnie, ale... Dobrze, dobrze. Nigdy nie wycofuj się z żadnej walki. No to, że się akurat nie wycofa, to nie wiem, czy jest zbyt mądre. Ale dobra. Pytanie teraz, czy Larvesta da temu radę, bo szczerze mówiąc w to wątpię. To szkodzi sprawdzić. Też obcałem, że on ma jakiś kamienny atak i mnie zmiecie. Nie, Earthquake jednak. Pęczarza mogę użyć. No to by mnie przez... O! Trzyma się, skubany! Nie sądziłem, że Larvesta to wytrzyma. Ale to zmienia postać rzeczy. Nawet w tej sytuacji musi być jakiś sposób, by zatriumfować. Byleś mi kryta, panie, nie zasadził, będzie... Będzie mój triumf. Będzie triumf Larvesty. Uff, 13 HP. Pięknie. Dobra, Bugbite. No i doskonale. Robimy jak na razie miazgę z elitarnej czwórki. No i pokażmy Grimslaya. Jeżeli ktoś wygrywa walkę, to bez wątpienia też ktoś przegrywa. Tak wyglądają walki. A prawdziwy wojownik nie podąża za kolejnym zwycięstwem, tylko zdobywa doświadczenie też w przegranych, tak więc... I liczy na kolejną walkę. Może coś w ten sposób. Deseń. Nawet nadążałem czytać. Może i nie tym... Jakby... Whether or not you get to... musisz jakby walczyć z pełną siłą i również... jakby liczyć też na szczęście, liczyć na może łącz szczęścia. Nieważne cokolwiek by się działo. Liczą się tylko efekty, a przegrana to zwykła przegrana. Wygrane zaś połyskują jasno. A teraz ty i twoje pokemony właśnie połyskujecie. Okej, więc pozostaje nam jeszcze jeden członek elitarnej czwórki i na razie nie wiem, czy... No dobra, już może użyję Conkeldurra od biedy, może się na coś przyda. Użyjmy Revival. I znów Larvesta na froncie, może być w sumie. Larvesta na psychopoksy też się nadaje. Tych hiperpotionów, gdzie ich tyle natłukłem? Myślę, że chyba przez tego pick-upa na początku gry znajdował mi tyle. No dobra. Z Larvestą na froncie lecimy na ostatnią waleczkę z elitarną czwórką. Oh yeah. Co zrobiłem w dzisiejszym odcinku najwidoczniej. Dobra, tak więc czas użyć psychomocy, które wyniosą je wysoko, wysoko. Dobra, i zapewne za kurtyną jest i trenerka, z którą przyjdzie mi się zmierzyć. I coś czuję, że ona ma muszarnę. Kim jesteś? Jak mogłeś przerwać mój sen? No cóż... Wydajesz się mieć kombinację siły i... uprzejmości, albo możesz to drości dobroci, o. No bardzo, bardzo... No dobrze. Spraw, że będzie to walka, w której nie będę ziewała z nudów, jasne? Proszę bardzo. Więc bijemy się z piącą Caitlyn. Dobra, tak więc Caitlyn i cztery poksy.
Elitarna czwórka, 4 heterów, każdy po 4 poksy. Właśnie tutaj jest dosyć ciekawy tego motyw. No dobra, wbijamy się, Łowesta, idź i bugbajtuj. Zagryź! Chociaż tutaj charge'a też można było, chociaż dobra, no tutaj to akurat będzie lepiej bugbajta używać. Coś czuję, że zaczyna się budzić we mnie wspaniałe uczucie. O nie! O nie! Myszklik! Ale dobra, teraz załatwi chyba sprawę, ale nie tego chciałem użyć. No nie! Ale myszklik, ale skopałem. No dobra. To było słabe. Co ja mogę wysłać? Psychika psychikiem zwyciężę. Może. No dobra. W każdym bądź razie muszę użyć czegoś, czego bardzo nie chcę zużywać, ale chyba muszę. Max Revive! Larvesta musi też tutaj coś zdziałać. O, właśnie, Full Restore. Dobra, więc teraz widzę, że Urniculus był bardzo złym wyborem. Dobra. Zabuśnijmy jasno. Tanda! I to po fleszu trafiło. Zaskakujące. No dobra, teraz szykujmy może jakąś zmianę. Spróbuj wysłać Serpiriora. Kurde, ekspasz się na 3 poksy podzielał, no trudno. Ale wszystkie coś zgadane fałki do spec ataku i to aż 3, więc nie luz. Dobra, pytanie teraz, czy trafi. No nie! Jak to możliwe? Ja bym pewnie nigdy Thunderem nie trafił. No dobra, bijemy dalej. Dobra, kryt. Oczywiście wszystko musi we mnie trafiać. Dobrze, przynajmniej side effecty nie wchodzą. Nie no, serio, znowu full restore. Dobra, no zużyję wszystkie teraz, to nie będzie mieć później. Więc... dla mnie luz. Dobra, Clay Live Blade. I jeszcze jeden Live Blade. Dobra, tutaj ten nerka mnie trochę przyparła do ściany, ale... chwilowo miejmy nadzieję. Dobra, kolejnym monem będzie Muszarna Sigilyph. Do walki z Sigilyphem zmuszony jestem użyć Stotlanda. Bo jednak Larvesta może sobie nie dać rady z tym lotnym monem. Chociaż de facto ma Wild Charge'a, ale lepiej go nie używać. Na razie, dobra. Crunch! Zagryź! Pięknie. Psychic. Dobra, krancza sobie zaoszczędzę, może mi się przydać jeszcze. Użyjmy Strength'a. Dobra. Sigilyph pokonany. No to jeszcze pozostaje mi coś i jest to Gothitelle. Myślę, że będzie Muszarny miała. Czemu ona nie ma Muszarny? Pasowałaby do tej śpiącej scenerii. Dobra, leć. Larvesta. Chociaż zaraz, to dopiero trzeci Pokémon. Czyli? Ach, nieważne. Dobra, to cóż, lecimy dalej. Bugbite! Ile to weźmie? Tyle, ile trzeba. Doskonale. Dobra, Psychic Gothitelle może być też mocny. Chociaż słabszy niż Reuniculusa. Dobra, no to jeszcze raz Bugbite. Larvesta może sporo zdziałać, gdy się w dobrym momencie tego poksa użyje. Mimo iż tego, że jest bardzo niepozorny. Dobra, i level 5-3. Dobra, jest też i Muszarna. Dobra, zostanę sobie w tej walce. Fałki do spec ataku też mi się przydadzą. Nawet w momencie takim jak to, wciąż powinnam zostać spokojnie opanowana. Zobaczymy. Bugbite. No, Muszarna jest... myślałem, że bardziej wytrzymałem one. Dobra, zobaczymy jak Psychic zniosę. Pięknie. Dla Pokémonów... które we mnie wierzą, nie poddaje się. Whatever. Bugbite. Zagryzłem, załatwiłem i wygrałem. Dzięki czemu... pokonaliśmy Caitlyn. Jako trener... oboje jesteśmy wspaniali eleganci, jednak Pokémony twoje okazały się być lepsze. Nigdy nie cieszyłem się z tak... bardzo aż z walki. No dobrze. Jakoś udało ci się pokonać całą elitarną czwórkę Ligi Pokémon. No, więc sprawdź statuetkę, która znajduje się w środku
aby odnaleźć drogę do pokoju czempiona. Oczywiście się tym zajmiemy, ale wymyślę już w odcinku następnym. Bo tak, jeszcze dobrze by było polecieć poksy. Zużyjmy naszych hiperpotionów, których trochę mam. Chociaż w zasadzie to na dwóch poksach użyję hiperów, a na dwóch supery mi wystarczą. Chociaż mam jednego supera tylko. Dobra, to podleczę Reuniculusa. Stąd ten aż tak leczenia nie potrzebuje. No dobra, no i myślę, że jeszcze dobrze było zmienić poksy na coś w miarę neutralnego na start, myślę. Czyli chociażby taki Stoten, myślę, będzie dobrym wyborem. No i jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, moi drodzy, to już będzie wszystko, tak więc w kolejnym odcinku zmierzymy się już z wielkim mistrzem Legionu Unowa, tak już lecę Legionami, w jakim to ja jestem? W Unowie. No i w kolejnym filmie się z nim zmierzę. Jeżeli jesteście ciekawi walki i już nie możecie doczekać, to zachęcam do wsparcia mojego kanału w serwisie Patreon, gdyż patroni są z odcinkami do przodu już dawno ten odcinek widzieli. Tak więc też, jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jeżeli się spodoba, to możecie zostawić łapkę w dół. No i zachęcam też do komentarzy i subskrypcji kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami. Dzisiaj więc to będzie wszystko. Ja z wami się żegnam i do usłyszonka w kolejnym filmie z serii. To cześć!